Niebo spowił cień, gwiezdny ogień zgasł. Wtem zajaśniał wilczy znak, przeciął boru czerń. W ręku trzymał miecz, a w nim wilczy los. Duchom złym przeszłości swej odejść kazał precz. Każdej drwisz, biały wilku, co nie szczędzisz krwi. Nie straszne ci żadna noc ni świt. Przez górskie mgły mój głos woła cię. Mar, gdzie miłości zmierzch. Byłeś przy mnie tu, nim zapadła noc. Wspomnień czar, smak twych ust wnet rozproszył mrok. Biały wilku, co zburzy każdej drwisz. Szczędzisz krwi. Nie straszne ci żadna noc ni świt. Przez górskie mgły mój głos woła cię. Biały wilku, co zburzy każdej drwisz. Biały wilku, co nie szczędzisz krwi. Nie straszne ci żadna noc ni świt. Przez moje łzy wciąż wołam cię. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jest Malczumistrz. To jest kolejny Holy Gaming series, Holy Gaming, święta gra z moim gamingowym udziałem z gry World of Warplanes. Ale chciałbym teraz poruszyć sprawę dosyć szokującą i dosyć przykrą. Ja chciałbym wam zadać pytanie. Jakim to trzeba być fiutem skurwysynem, powiem grzecznie, jakim to trzeba być fiutem, żeby wziąć i zastrzelić podczas kontroli drogowej, no, policjanta, tak? Ja rozumiem, że
Może w Ameryce to rutyna jest, że tak się dzieje, że są takie przypadki, bo tam są gangi, tam niektóre gangi rywalizują między sobą, ale to mimo wszystko u nas w Polsce to jest po prostu, na mnie wywarło to duży szok. Ta śmierć tego policjanta w Raciborzu, który zginął podczas interwencji swojej pracy, podczas swojej przykładnej pracy, podczas zwykłego wykonywania obowiązkowych czynności patrolowych i podczas interwencji. I to jest bardzo przykre, tak? To jest bardzo przykre, że w Polsce służba jest zrównywana i kojarzona tylko z milicją obywatelską, z psami, kundlami, sukami, skurwysynami, chujami, pizdami i tak dalej. Że tak naprawdę to bardzo mnie wkurwia, bardzo mnie wkurza, powiem grzecznie, bardzo mnie wkurza, przepraszam, że przeużyłem słowo wkur tamto, bardzo mnie wkurza to, że tak nieszanowany jest przez społeczeństwo zawód po prostu polskiej policji. Ja wiem, że może policja sobie może też nagrabiła nie od dziś na tą reputację, ale ludzie, gorzej, lepiej to też są ludzie. Policjanci też czują, też mają uczucia, tylko mają bardziej wytrenowane te uczucia, psychikę i motorykę i wszystko. Działają czasami może jak roboty, ale im też się należy trochę szacunku. Ludzie. To, że władza używa policji do kontrolowania ludzi w państwie, no to tak się dzieje wszędzie, ludzie. To nie tylko u nas, tak? Ale mówię, składam szczere kondolencje rodzinie ofiary i tak jak pan prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje, także ja te też ze swojej strony składam, bo dla mnie to jest przykre i szkoda człowieka. To też był człowiek młody, no w średnim wieku, czy tam jak na swój staż to młody, ale ten fiut, który zastrzelił policjanta, to wykazał się totalną ignorancją. Przecież mógł się poddać, wytłumaczyć, by nie mieć, a tak to zastrzelił policjanta, to będzie miał przesrane, będzie zgnije w pierdlu i ma dożywocie. Ja naprawdę wszystko rozumiem, tak? Ja wszystko rozumiem. Ale kurde, ludzie, czy wy jesteście tacy tępi, że aż się wam chce tylko szerzyć ten hejt i nienawiść wobec władzy, wobec władza władzą, ale wobec polskiej służby zdrowia, mundurówki, wobec osób, które są bardziej wykształcone, bo co, bo wy jesteście mniej wykształceni, to wam się wszystko należy. Ludzie, trochę szanujmy się, czy to pielęgniarka, czy to nauczyciel, czy to policjant, czy to prokuratura, sędzia. Ja wiem, że może jest uścisk pewien, psychiczny i kulturowy w Polsce, ale powinniśmy jako naród wziąć się w garść i się jednoczyć. I jako jest zjednoczone państwo, powinniśmy dawać przykład innym państwom. I tak samo internet powinien się jednoczyć. Powinniście dawać kurde przykład tym ludziom w internecie, bo jesteście współczesnymi mentorami na tym polskim YouTubie. A nie tylko bawidankami, że kurde idziecie na challenge i o kurwa ten ludzie chwalimy się kurde, o spędziłem noc na górze najwyższej, o pojechałem do Afryki podczas epidemii, o kurde tamto. Co, wszystko do siebie garniecie? To może chociaż pożałujcie tego pracującego ciężko policjanta, który narażał swoje życie, żeby wasze dupy były zdrowe. A nie się chwalicie byle gównem w internecie i wszyscy robicie profanum, nie sakrum i jaki dajecie przykład dzieciom? Jaki dajecie przykład ludziom? Jako youtuberzy? I do jaki? Gówno! A policji należy się szacunek i władzy też! A w szczególności nauczycielom, mentorom, liderom i lekarzom! Bo oni kurwa na co dzień to mają, a wy tylko sobie jaja robicie i dajecie zły przykład. Do widzenia, żałujmy tego pana, składam szczere kondolencje jeszcze raz temu panu, który zginął na służbie w Raciborzu. Kochamy was, szanujemy was i dawajcie przykład, bo wstyd za to jak wy z siebie robicie
głupoty po prostu. Zabawa zabawą, ale trochę szacunku się chyba należy, nie? Dla służby. To były miecze i martwy umysł. A teraz lecimy z debatem! Holy Gaming Serious of a Purpose! Kurde! Czekamy na was w domu.